Mateusz, opuściłeś dom wielkiego brata. Jakie to uczucie? Szczęście, nieszczęście, smutek? No witam serdecznie przede wszystkim. Tak, bardzo fajne uczucie wyjść z domu wielkiego brata, zobaczyć bliskich, znajomych, przyjaciół, rodzinę, dzielną mamę i w końcu, że tak powiem, zachłysnąć się świeżym powietrzem po wyjściu z tego pięknego domu. A czułeś, że ten tydzień będzie ciebie eliminował? Że w tym tygodniu odpadniesz? Tak, zdecydowanie. Wiedziałem, że to jest mój czas i zresztą no tak naprawdę już widać było chyba od jakiegoś czasu, że nie czuję się tam komfortowo. Po odejściu najpierw Dawida, później Wasyla, gdzieś tam tego paliwa zaczynało brakować. No nie sądziłem tylko, że po prostu będzie aż tak źle. Ale w sensie tylko brakowało ci osób czy tej atmosfery i... Dokładnie, brakowało tej atmosfery, pozytywnej atmosfery, która była dzięki nim nakręcana, był jak była Sara, był Dawid, był Wasyl, to wszystko było takie pozytywne, fajne. Żałuję, że nie było to tak pokazane, bo już wiem po prostu od nich, że no niestety byliśmy pokazywani w bardzo złym świetle. No ale wszyscy się na to pisaliśmy, mamy zajebiste wspomnienia z tym związane i to mnie buduje, że ta grupa osób, która odeszła i która tak naprawdę zżyła się i która była tak naprawdę interesująca i była ciekawa i była mega utalentowana, bo tam i Dawid, i Wasyl, i Sara pokazali mnóstwo pozytywnych cech, które no, chyba nie do końca zostały uwypuklone, że tak powiem. Ale no, trzymamy się razem teraz. Fajnie, że mogę liczyć na ich wsparcie po wyjściu, bo oczywiście lądowanie nie należy do miękkich. No, także tyle mogę powiedzieć, że rzeczywiście brakowało tych pozytywnych gości, którzy nakręcali tą całą pozytywną atmosferę i sprawiali, że ten pobyt w domu wielkiego brata był naprawdę czymś przyjemnym.